Słuchajcie, dzisiaj sobie zamkniemy temat crossowych giantów od góry, czyli pokazywałem wam jakiś czas temu modele oznaczone jedynką, a dzisiaj Giant Roam w wersji 0, czyli topowy wariant tego popularnego roweru crossowego. Roam 0 w tym roku tak naprawdę przechodzi te same zmiany, które przechodzą modele niższe, czyli mamy po prostu nową ramę. No i w przypadku tego modelu jest też trochę zmian w osprzęcie, które myślę, że dodadzą trochę pikanterii tej recenzji, bo spodziewam się tej kontrowersji, ale o tym za chwilę. Około 4600-4700 zł katalogowo kosztuje ten model. Jeżeli chodzi o stronę wizualną, to myślę, że to światło, które dzisiaj mamy, nam nie oddaje tego, jak ten rower wygląda, bo widzicie taki ciemnofioletowy lakier, natomiast ten lakier jest brokatowy, on się mieni w słońcu na taki lekko zielonkawy również kolor. Myślę, że dobrze to widać po tym napisie Gianta tutaj. Mniej więcej taki rozbłysk jest z tego lakieru, kiedy przyświecimy w niego ostrzejszym światłem. Tego tak w cieniu nie widać. W cieniu ten rower wydaje się po prostu stonowanym, ciemnofioletowym. No, moim zdaniem wygląda naprawdę ładnie, fajnie, że nie jest już po pierwsze matowy, i fajnie, że po drugie nie ma już tego zintegrowanego błotnika i przewodów prowadzonych pod spodem, tak jak inne roamy, teraz przewody są poprowadzone już normalnie po ludzku w ramie, a nie pod spodem, chociaż podobno byli zwolennicy tego systemu prowadzenia przewodów pod spodem, bo usprawniał on trochę serwis. Oczywiście pozostaje pytanie, jak często sami serwisujecie rower, wymieniając z nim linki, żeby wam to przeszkadzało, no ale co by tu nie mówić, były i takie głosy. Rama jest oczywiście aluminiowa, jest ramą o wygodnej crossowej pozycji, mamy mocowanie do bagażnika, mamy mocowanie do błotników, jeżeli by taka potrzeba tutaj była. Dwa koszyki na bidon, to jest rozmiar ramy M. No i oczywiście zewnętrzne łożyska do korby, to też już jest w tego typu pułapie cenowym i w, no co by tu mówić, najwyższym modelu z rodziny, czymś, czego byśmy się spodziewali. Ciekawie jest tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt, bo ten rower ma napęd 2x11 i na pierwszy rzut oka widzicie tutaj przerzutkę Shimano XT ze sprzęgłem, kasetę 11-42 i to się wydaje trochę mało kontrowersyjne, ale jak wam powiem, że przednia przerzutka to Microshift i również klamkomanetki nie są od Shimano, tylko są klamkomanetkami, w zasadzie manetkami Microshifta, no to już pewnie pojawią się kontrowersje. Kiedy w tym roku pojawił się problem z dostępnością komponentów chociażby Shimano, wiele osób mówiło, że o, żaden problem, pewnie zaraz pojawi się więcej komponentów Microshifta i innych azjatyckich firm, no i pojawia się. Tylko czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, to oczywiście możecie sami w komentarzach napisać. Ja tego komentować nie będę. W każdym razie, jeżeli chodzi o sposób działania, na pierwszy rzut oka, w zasadzie pierwszy dotyk palca, nie jest tak łatwo powiedzieć, że nie jest to Shimano, aczkolwiek różnice są, więc cóż, Microshift pojawia się w rowerach crossowych w roku problemów z dostępnością wszystkiego. Możemy tutaj znaleźć komponenty Microshifta. Co dalej? Jeżeli chodzi o hamulce, no to mamy tutaj już hydrauliczne hamulce tarczowe z tarczami mocowanymi na 6 śrub. Mamy oczywiście mocowanie wewnątrz tylnego trójkąta, zaciski Shimano, no i mamy tutaj też jeszcze mocowanie do podpórki zintegrowane, jakbyście chcieli sobie taką założyć. Hamulce Shimano, jeden z podstawowych modeli, ale tutaj przynajmniej nikt nie kombinował z jakimś Tektro albo z tego typu wynalazkami. Mamy po prostu proste i niedrogie w serwisie i proste w serwisie hamulce tarczowe Shimano. Tak jak to zawsze było w najwyższych modelach z serii Roam, tak i w tym modelu mamy karbonową sztycę, chociaż warto zaznaczyć, że ta sztyca jest tak nie do końca karbonowa, w sensie ta część jest karbonowa, natomiast no już samo jarzmo jest aluminiowe i dość standardowe, zestawione z tym dość szerokim, takim crossowym siodełkiem. Tutaj jest element, który mocno teraz różni rowery crossowe Gianta od modeli MTB. Kiedyś było tak, że podstawowe rekreacyjne MTB-ki i rowery crossowe dzieliły te same siodła, teraz te siodła w rowerach crossowych są szersze, żeby podkreślić, że to jest taki bardziej jeszcze rekreacyjny model roweru. No i kokpit, analogicznie jak w innych roamach, myślę, że estetycznie wykonane czarne komponenty Gianta, mostek, który można by sobie obrócić na negatyw, żeby obniżyć pozycję za kierownicą, aby ktoś miał taką fantazję. Wszystko dość ładnie wykonane, no i takie ergonomiczne chwyty kierownicy, które niestety są tragicznie twarde. Ten element, zwłaszcza jak nam tutaj wspiera nadgarstek, jest po prostu za twardy. Zdecydowanie wolę, jak tego typu elementy są po prostu żelowe i trochę bardziej komfortowe. Zgodnie z tym, co zawsze było w najwyższych roamach, również tutaj mamy powietrznego SR Santora, czyli mamy blokadę w prawej goleni, blokada jest stopniowa, czyli można ją też wykorzystywać jako regulację twardości. No i mamy tutaj też oczywiście sprężynę powietrzną, czyli po odkręceniu tego korka, co wam zawsze sukcesywnie pokazuje, macie zaworek powietrzny i możecie sobie to
pompką do amortyzatorów pompować i tym samym ustawić twardość widelca pod wagę konkretnego użytkownika, dzięki czemu widelec, niezależnie od tego, czy ważycie 50 czy 100 kg, jest Wam w stanie zaoferować mniej więcej tę samą kulturę pracy i takie same właściwości, co jest zwłaszcza ważne w przypadku osób, które mają trochę niższą niż średnia i trochę wyższą niż średnia wagę. Oczywiście nie ma tej mowy o żadnych sztywnych osiach, ani tego typu rozwiązaniach. Jest to rower crossowy, rekreacyjny, tutaj mamy zwykłe piasty, zwykłe ośki, koła Gianta, opony również Gianta, w tym topowym wariancie jest opcja na jazdę na mleku, na tubeless. Na koniec plusy, minusy i rozmiar. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest MK. Ja już Was przyzwyczaiłem chyba w moich ostatnich materiałach o rowerach crossowych, że widziałbym się na tym większym rozmiarze przy moim wzroście, 178 cm. Aczkolwiek gdybym miał fantazję jeździć trochę bardziej zwinnie albo bał się dużych ram, to też bym się na tym rowerze odnalazł. W sensie rama jest na tyle duża, że ustawiłbym wysokość siodełka i bym się tutaj znalazł. Natomiast wydaje mi się, że większy rozmiar dla mnie byłby bardziej stateczny, co bardziej mi pasuje do charakteru tego typu roweru. Jeżeli chodzi o osprzęt, plusy, minusy tego roweru, to plusy dla mnie to, że ten rower jest po prostu ładny. W sensie, jeżeli chodzi o rowery crossowe, to mi się podoba. Fajne jest to, że nowe roamy wyglądają trochę jak rowery górskie, w sensie próbują maskować fakt, że są rowerem rekreacyjnym, a przy tym wszystkim nie zabierają nam tych plusów, które wiele osób ceni w rowerach crossowych, czyli jest to komfortowy rower na węższych oponach, z mniejszym skokiem zawieszenia, z inną geometrią niż rowery górskie, a przy tym wszystkim wygląda całkiem, powiedziałbym tak, no może nie powiem agresywnie, ale wygląda sportowo, schludnie, zwinnie, nie jest ani przyciężki, ani nie sprawia wrażenia takiej prymitywnej taczki. Także tutaj plus dla Gianta za wykonanie tego roweru za stronę wizualną. Fajnie się z tym wszystkim komponują te lagi amortyzatora, które też nie są po prostu srebrne, tylko już nam się tutaj pojawia jakiś teflonik, więc nawet to całkiem schludnie wszystko wygląda. Plus za napęd 2x11, wydaje mi się, że taki zakres dostępnych biegów, jaki tutaj jest w większości osób, wystarczy. No natomiast kontrowersją jest ten microshift. Ja Wam tego pozwolę sobie nie ocenić. No to jest, zostawiam to Wam, co Wy sądzicie o tym, czy wolelibyście mieć tak naprawdę kompletny osprzęt Shimano, czy Wam nie przeszkadza to, że znajduje się tutaj microshift, który działa zresztą bardzo podobnie do manetek Shimano, jak widać na zewnętrznym obrazku. Natomiast, no co by tu nie mówić, nie jest to Shimano, więc jest to jakiś znak czasu i też coś, co pewnie sami najlepiej ocenicie. Więc największy plus za ogólne wykonanie, za to, że zostały te elementy, które zawsze w Roamie Zero były, czyli powietrzny widelec, karbonowa sztyca, w sumie fajnie skonfigurowany osprzęt, zewnętrzne łożyska i fajne wykonanie tego lakieru i tej ramy. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, no tak jak mówiłem, no moim zdaniem, jeżeli już mam mówić tutaj w 100% za siebie, to ten microshift tutaj nie jest czymś, co by mi odpowiadało. Absolutnie opony do wymiany, te opony są ciężkie, niezbyt chętnie jadą, naprawdę niewielkim kosztem można poprawić właściwości tego roweru, wymieniając opony na jakieś sensowne. No i jeżeli mamy się jeszcze czegoś czepiać, to słabe hamulce, aczkolwiek podejrzewam, że bardzo wiele osób jeżdżących stricte rekreacyjnie na tego typu rowerach może tego w ogóle nie odczuć, bo może nie ma doświadczenia z mocniejszymi modelami. Natomiast absolutnie nie są to hamulce o jakiejś wybitnej mocy i kulturze pracy. Tyle. Oczywiście, jak to u nas na koniec, ostateczny werdykt, czy ten rower ma sens, czy nie ma, podejmiecie sami. Ja Was zostawiam jeszcze na chwilę, żeby sobie popatrzeć na nowego Roama. Kończymy. Do zobaczenia.